Szczęściem jest puchowa poduszka, woda w rzece przepływająca, deszcz, który pada za firankami. Szczęściem jest pogodzić się przy zgaszonych światłach, szczęście, szczęście. Hej tu Hulaj Dusza, słuchacie kolejnego podcastu serii Gdzie jesteś? A na samym początku mieliśmy okazję, właściwie ja miałam okazję wam e, przeczytać drugą zwrotkę z piosenki włoskiego artysty Albano pod tytułem Felicita, którą znach prawie każdy, chociaż nie wiem czy każdy zagłębiał się w tekst i muszę przyznać, że tekst jest naprawdę piękny. Nie mogę przestać słuchać tej piosenki od momentu, kiedy zaczęłam interesować się sprawą, którą wam dzisiaj przedstawię. Więc może po publikacji podcastu mój chomiczek głowy przestanie mi ciągle śpiewać Felicita. Część z Was już pewnie zgadła, a właściwie to z całą pewnością wie, no bo widzicie tytuł tego podcastu. Dzisiejsza sprawa będzie dotyczyć Ileni Carisi, czyli córki włoskiego artysty Albano oraz jego żony, już nie, ale jego ówczesnej żony Rominy Power. Wiem, że część z Was słyszała o tej sprawie, dlatego ja chciałabym ją przedstawić z trochę takiej rodzinnej strony. Przedstawię wam dziadków Ileni, potem rodziców Ileni, a na końcu samą Ileni oraz to, jaką osobą była lub jest nadal, bo do tego są spore wątpliwości. I być może część osób spojrzy na tą historię tak jak ja, czyli chyba trochę głębiej. Jest to nie tylko zniknięcie młodej kobiety, ale też rozpad małżeństwa. Stracone nadzieje i te niestracone, bo przyznać trzeba, że teorii jest mnóstwo. No ale już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. Moi drodzy, dzisiaj będzie, myślę, dość dużo zdjęć, no bo jednak będziemy obracać się w takim towarzystwie e, blichtrusz, sławy, Hollywood, więc i pismaki zadbały o to, aby ten materiał był bogaty o zdjęcia. Przenieśmy się na moment do końcówki lat 40. XX wieku. Znajdujemy się między Stanami Zjednoczonymi a Włochami i poznajemy człowieka, którego części z Was pewnie przedstawiać nie trzeba mężczyzna o imieniu i nazwisku Tyron Power. Jedna z największych gwiazd lat 40. i 50., aktor filmowy oraz ówczesny przystojniacha, jeżeli ktoś tego pana nadal nie kojarzy, to oczywiście tutaj wyświetlają się zdjęcia. Tyron pod koniec lat 40. ma żonę, jest to jego pierwsza żona, kobieta o imieniu Annabelle, opisywana jako francuska aktorka filmowa. Jednak kto w tamtym okresie był na bieżąco i znał się na plotkach oraz plotuniach, ten wiedział, że od jakiegoś czasu gdzieś tam w zakamarkach Tyron spotyka się z kobietą o imieniu i nazwisku Linda Christian. Która akurat była meksykańską aktorką filmową. Część z was może ją kojarzyć z niektórych amerykańskich produkcji, na przykład grała jedną z dziewczyn Bonda. Bądź co bądź, każdy paparazzi miał oczy jak sarna na autostradzie, i to zdecydowanie był jego dzień, kiedy mógł napotkać Tyrona w towarzystwie Lindy, wiedząc jeszcze, że Tyron oficjalnie ma żonę Annabel. No, i oczywiście takie same oczy potem miały osoby czytające te gazety. Część osób chciała być na miejscu Lindy, żeby też spotykać się z tym przystojniaką Tyronem, a część osób mówiła, ach, co to z niego za zły człowiek, bo przecież ma żonę w domu. Nie ma tego złego, co by na gorsze nie wyszło. W roku 1948 Tyron kończy swoje małżeństwo z Anabel, a w roku 1949 bierze on ślub z Lindą. Uznali, że są piękni, młodzi, atrakcyjni, bogaci, no i pobrali się oni we Włoszech, dokładnie to w Rzymie. Wszystko było idealne i też medialne. Tutaj widzicie zdjęcia ze ślubu. Linda miała piękną suknię, a kościół był przystrojony tysiącami goździków. Cudowna ceremonia, wesele również piękne. No i zapewne państwo młodzi mieli też spędzić piękną resztę życia razem. Tyle, że pierwsze problemy w małżeństwie zaczęły się dość szybko z powodu różnicy charakterów. E, Tabloidy początkowo o niczym nie wiedziały, bo to było szczętnie ukrywane. Jeżeli był, miały miejsce jakieś wywiady, no to wszyscy uśmiechnięte mortki i wszystko fajnie się dzieje. Prawda jest jednak taka, że Tyron oglądał się za innymi kobietami, Lindzie to nie przeszkadzało, e, znaczy później zaczęło przeszkadzać. No i te charaktery takie inne, dlatego też para postanowiła kliknąć magiczny przycisk ratunkowy, gdy rozpada się małżeństwo czyli zróbmy dzieciaka. I tak właśnie na świecie pojawiła się Romina Power, która urodziła się 2 października 1951 roku, a dwa lata później przyszła na świat jej siostra o imieniu Tyrin. Część osób wie, a część nie, że Linda była jeszcze kilkukrotnie w ciąży, jednak niestety nie udało się jej donosić. Oraz też na świecie pojawił się pierwszy i jedyny syn pary. Niestety, tak samo jak szybko się pojawił, tak samo szybko odszedł. I te wszystkie czynniki, problemy rodzinne, problemy w małżeństwie sprawiły, że jednak relacja Lindy oraz Tyrona bardzo, ale to bardzo osłabła. I Z tego też właśnie powodu w roku 1956 formalnie zakończyli swoje małżeństwo. Opiekę nad dziećmi, czyli nad dwiema córkami, Rominą oraz Tyrin przejęła matka. I oczywiście wszyscy starali się jakoś sobie ułożyć życie z tego, co wiem. To Tyron wziął znowu ślub, natomiast Linda też spotykała się z różnymi mężczyznami. W międzyczasie podróżując, biorąc udział w różnych produkcjach, oni tam wszyscy, oni, oni wszyscy, mam na, myśli, mam na myśli Lindę oraz jej dwie córki, podróżowały zazwyczaj w okolicach Hiszpanii oraz Włoch. Tam też Linda i też jej córki występowały w różnych produkcjach, no bo od, od małego na takim kijaszkiem je tam pchała, żeby brały udział w różnych produkcjach. I w sumie można powiedzieć, że na dobre to wyszło. Początkowo, jeżeli chodzi o takie normalne życie, to dziewczęta chodzą do szkoły w Wielkiej Brytanii. Jeżeli natomiast chodzi o Rominę, bo na niej się tutaj skupimy, ma ona talent muzyczny, wspaniale śpiewa, aktorsko również daje radę. Jest miła, czarująca, normalnie człowiek-orkiestra. W wieku lat 14 zaczyna grać w filmach, raczej w tych włoskich produkcjach. Natomiast mając lat 16, czyli dwa lata, dwa lata później, ma ona okazję wystąpić w filmie o nazwie Nel Sole. I właśnie ta produkcja zmienia całkowicie jej życie. Na planie filmowym poznaje człowieka o imieniu i nazwisku Albano Carissi. No jeżeli chodzi o Albano, znaczy Albano, on ma na imię Albano Carissi, później jego pseudonim muzyczny będzie się nazywał Albano, stąd też znamy go jako Albano. Albano jest starszy o 8 lat, pojawił się nagle i nagle zrobił karierę. Pochodził z mało zamożnej rodziny rolniczej i pewnie by poszedł w ślady rodziców, gdyby nie to, że miał duży talent oraz dużo szczęścia. Od najmłodszych lat pomagał swoim rodzicom, ale zawsze znajdował czas na pisanie piosenek, pisanie wierszy. Miał po prostu do tego talent, potrafił przemawiać tymi swoimi słowami, odzwierciedlać uczucia, no i potrafił też śpiewać. On nie tylko pisał te piosenki, ale później to, co napisał, to śpiewał. Miał on ogromne marzenia o scenie muzycznej, o tym, że kiedyś osiągnie wielki sukces, pomoże finansowo swoim rodzicom, ponieważ ich sytuacja finansowa naprawdę do najlepszych nie należała. No, i mając lat 16, Albano postanawia postawić wszystko na jedną kartę i wyjeżdża do Mediolanu. Z niczym, dosłownie z niczym spakował tylko dobry humor ze sobą. Nie wiem, jak był, był ten cały wyjazd zorganizowany, jakie miał plany, nadzieje, marzenia. Czy może jednak miał po prostu nadzieję, że spotka jakąś przygodę? Bądź co bądź, początkowo Albano mieszka na dworcu, no przynajmniej ma blisko do komunikacji miejskiej, znajduje pracę jako kelner, więc też jakieś swoje pieniądze w końcu ma. No i razu pewnego natrafia na słupie, gdzieś tam na słupie znajduje się ogłoszenie do castingu muzycznego. No normalnie jakby gwiazdy mu drogę wskazały. Było to jakieś takie, mam talent, no i oczywiście Albano tam poszedł, bo uznał, że to jest coś dla niego. Przeszedł pierwszy etap castingu, można powiedzieć, że śpiewająco. Został jak najbardziej zauważony, no i też wtedy zmieniono mu pseudonim na Albano. Spotkałam się z pisownią Al Spacja Bano, ale też można znaleźć jako Albano razem. Wtedy też, kiedy producenci muzyczni w trakcie tego castingu wzięli go pod swoje skrzydła, no to nagrał on swoją pierwszą piosenkę pod tytułem La Strada, a w roku 1967 powstała piosenka po, o, o tytule Nel Sole, którą też pewnie możecie znać. Podbiła ona jak najbardziej z serca Włochu. I nie tylko stała się najbardziej rozpoznawalną piosenką tamtych czasów, znaczy no, no, tamtego roku. Każdy ją sobie nucił w drodze na dworzec, a Albano już na tym dworcu nie mieszkał. I tak właśnie spełnił się jego amerykański sen, a właściwie to włoski w tym przypadku. Tego samego roku, gdy powstała piosenka Nel Sole, która była taka cudowna i słuchana przez sam każdego Włocha, postanowiono również nakręcić film o tym samym tytule. No bo skoro y, fajna jest piosenka, sprzedaje się. Hez się zgadza, szacun na jest, no to pewnie z filmem będzie tak samo. I faktycznie taki film powstał. Jest to film muzyczny z wątkiem miłosnym Karla i Loren, czyli Albano i Rominy, ponieważ to właśnie te postacie grały role główne. I właśnie tam na planie filmowym spotkała się Robina, Romina Power oraz Albano Carisi. Praktycznie na natychmiast się w sobie zakochali, chociaż przyznać trzeba, że nie było łatwo. Początkowo nawet ukrywali swoją relację, jednak z czasem rodzina, chodzi tutaj głównie o rodzinę Rominy, ona się o tym dowiedziała. No i stworzyła się normalnie historia rodem z Romea i Julii, ponieważ rodzina Rominy była przeciwna ich relacji, no bo do niedawna przecież Albano spał na dworcu i wciąż możliwe, że spotka go pociąg do domu, a Romina od zawsze to się tam w tych wszystkich Hollywoodach wychowywała, więc no nie będą do siebie pasować. Atmosfera między Albano a rodziną Rominy była napięta jak planteka na żupu niestety. I w ogóle wszyscy mówili o ogromnych różnicach klasowych, to nie jest tak, że tylko rodzina, ale również pismaki podłapały temat i ogólnie mówiono o tym, mówiono czy ten związek przetrwa czy nie, taka wielka miłość, czy to się uda czy nie. No z całą pewnością były osoby, które śledziły sytuację na bieżąco. Czas mijał, związek oczywiście trwał sobie w najlepsze, aż trzy lata później okazało się, że Romina zdaje test, na który wcale się nie przygotowywała i jest to test ciążowy. Współsprawcą oczywiście był Albano, no i para postanowiła wziąć ślub w lipcu 1870 roku, kiedy to była w piątym miesiącu ciąży. Ślub był był no to też 29 listopada 1970 roku na świat przyszła pierwsza córka pary o imieniu i nazwisku Ilenia Maria Sole Carissy i przeszła ona na świat w Rzymie. Moi drodzy, to jest nasza bohaterka dzisiejszej historii. Pierwsza, ale nie ostatnia córka, córka pary, ponieważ wkrótce pojawia się też rodzeństwo Ileni. W roku 1973 na świat przychodzi syn pary o imieniu Jari. Następnie w roku 1985 pojawia się córka Crystal, a dwa lata po niej kolejna córka Romina Junior. Więc można powiedzieć, bardzo fajna, uśmiechnięta, szczęśliwa rodzinka. Oni też często schunęli z tego, że uwielbiali robić sobie takie portrety rodzinne. One też się tutaj gdzieś wyświetlają. Poza gromadką dzieci państwo Carissa właściwie Romina została swoim nazwisko, no to Romina i Albano postanowili założyć swój własny zespół muzyczny. Nazywał się on Albano i Romina Power i występowali wspólnie śpiewając, biorąc udziały w różnych reality show, chyba nawet z, czasami z rodziną oni brali udziały tam, te dzieciaczki też się tam pojawiały. A co do rodziny, to chyba nawet z czasem rodzina Rominy przyzwyczaiła się do jej męża, nawet może go polubili. Romina oraz Albano wystąpili razem na Eurowizji, no i ogólnie podróże, śpiewanie, występy, wywiady. Takie dzieciństwo miała Ilenia oraz jej rodzeństwo. Medialny szum paparazzi od samego początku interesowały się pociechami Rominy oraz Albano. Więc można powiedzieć, że Ilenia od samego początku była znana z tego, że jest znana. W roku 1983 wystąpiła z rodzicami w filmie, przepraszam Włochów, Champagne in Paradiso. E, ja przepraszam Włochów, to, to nie jest tytuł filmu, przepraszam za swoją wymowę. Ilenia i jej rodzeństwo występowali też w mniej lub bardziej znanych produkcjach, ale cały czas gdzieś tam się pojawiali, np. w teledyskach rodziców. Też jest jedna piosenka, gdzie Romina śpiewa ze swoją córką, Ilenią właśnie. Nic więc dziwnego, że od początku twierdzono, iż zapewne pójdzie ona w ślady rodziców. Miała talent wokalny, no bo jakąś tam piosenkę udało się wspólnie nagrać. Była też bardzo ładna. Część osób twierdzi, że nie przypominała żadnego z rodziców, ale wyczytać można, że odziedziczyła urodę po rodzinie ze Stanów, czyli chyba po dziadku. Część osób by pomyślała, że dziewczyna dostała wszystko na tacy, ma sławnych, bogatych rodziców, no czego chcieć więcej. Jednak Ilenia była bardzo ambitna i nie rajcowało jej śpiewanie oraz te wszystkie występy, no, można to lubiła, ale nie chciała tego robić zawodowo, nie chciała też ciągle bujać się na renomie swoich rodziców. Jeżeli chodzi o jej zainteresowania, to bardzo lubiła pisać, chciała to robić w przyszłości, chciała poruszać ważne tematy społeczne, była wrażliwa, miała głębię emocjonalną, pisała pamiętniki, gdzie opisywała swoje myśli, przeżycia itd. itd. Widziała niesprawiedliwość świata i chciała wykorzystać swoją sławę do tego, aby coś zmienić, aby coś zrobić, aby zrobić coś dla społeczeństwa. Więc w sumie można powiedzieć, że bardzo fajnie, bo miała okazję do tego, aby wykorzystać pieniądze, aby wykorzystać rozgłos wokół siebie, aby czynić jakieś dobro. Bardzo interesowała ją tematyka bezdomności osób, które tego domu nie mają, no ale to trochę za, zaraz o tym opowiem trochę więcej. Bądź co bądź, Ilenia marzyła o zostaniu powieściopisarką i w tym kierunku też studiowała literaturę na King's College w Londynie. Była to taka renomowana uczelnia, która oczywiście miała ją przygotowa przygotować do tego, aby mogła zostać powieściopisarką. Miała też tam najlepsze wyniki, więc właściwie ona to zawsze się dobrze uczyła. Miała czerwone paski jedynie na świadectwie. Jednak w roku 1993, dokładnie to w lipcu, dzieje się coś, co zmienia całkowicie Ilenię oraz jej życie, jak twierdzą niektórzy. Właśnie wtedy była ona ze swoimi rodzicami, ogólnie ze swoją rodziną na wycieczce w Nowym Orleanie. Tam też poznała mężczyznę, który był ulicznym grajkiem. Mężczyzna ten był starszy od niej, niektóre źródła twierdzą, że o 20, inne, że o 30 lat. Nazywał się Aleksander Masakala, który nad wyraz nie przypadł do gustu Albano. Wiecie, my znamy Albano jako takiego uśmiechniętego, wesołego Włocha, który śpiewa Felicita, no ale był on też ojcem, no i za bardzo ten typ spod ciemnej gwiazdy mu się nie podobał, bo tak też go opisywał. Nie dosłownie, ale tak twierdził, że to jest troszkę taki obszczymurek murek spod żabki. Na pewno nie jest to materiał na jakiegoś kolegę, znajomego dla jej córki. No bo Aleksander utrzymywał się z tego, że grał na ulicy, co jeszcze tam nie jest niczym dziwnym, ale też miał on rzekomo do czynienia z cukrami, pudrami i tym podobnymi, więc jak najbardziej rozumiem, że ojcu mogło się to nie podobać. Aleksander wyznawał też jakąś swoją filozofię życiową, jaką to ja do końca nie wiem. Zapewne jakieś carpe Diem lub inne takie. W niektórych źródłach można przeczytać, że miał on swoich wyznawców. Niektórzy go nazywali guru albo mistrzem. Zresztą tak też będzie go opisywać Ilenia w swoim pamiętniku. Tutaj różne źródła różnie podają: albo mistrz, albo guru. Od razu więc możemy stwierdzić, i to dość trafnie, że Ilenia była nim zafascynowana, tym, jaki on jest wolny, że nie, nie przejmuje się pieniędzmi, nie przejmuje się tym, co ludzie o nim myślą. On sobie po prostu idzie, gra i, i wspaniale się bawi. Żyje z dnia na dzień i co może być całkiem fajne. Prawdopodobnie wpadli też sobie w oko, ale to jest tak na zasadzie na dwoje babka wróżyła, bo niektóre źródła podają, że oni faktycznie się ze sobą spotykali, a inne podają, że nie jest to do końca pewne, więc są takie domysły, ale nie wiemy na 100%. Przynajmniej ja nie wiem, więc nie będę wam tutaj takiej informacji podawać. Z całą pewnością, oczywiście, że, że jestem pewna, że się spotykali. Co do tych wakacji w Nowym Orleanie, to można znaleźć informację, że Ilenia była tak zafascynowana swoim nowym znajomym, że postanowiła zostać w tym Nowym Orleanie trochę dłużej. No bo plan wycieczki był taki, że rodzice, czyli Romina oraz Albano i tam reszta rodzeństwa pojechali gdzieś dalej, natomiast Ilenia postanowiła zostać. Była osobą dorosłą, jak najbardziej miała do tego prawo. Jednak tutaj też można znaleźć informację, że już dwa dni później jednak dołączyła do rodziców, bo coś jej się nie spodobało w tamtym towarzystwie. Co dokładnie, no to też różne są domysły. Najczęściej oscylują one wokół tego, że faktycznie Aleksander jakieś takie czary Mary robił, no i Lenia uznała, że jest to dziwne. Cukry pudry w grę wchodziły i tak dalej, i tak dalej, więc dziewczyna wyjechała. Jednak kontakt utrzymywali ze sobą, pomimo tego, że, że może jakieś tam lekkie zgrzyty były, to nadal utrzymywali ze sobą kontakt i Aleksander coraz częściej listownie namawiał Ilenię do tego, aby ona zaczęła podróżować. Że to jest takie fajne, aby rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady, no może nie w Bieszczady, no ale żeby, żeby tak żyć z dnia na dzień, żeby zainteresować się tym środowiskiem, to, to może być coś nowego. No i w sumie w głowie Ileni też pojawiła się taka myśl, że nie, nie chodzi tutaj o samo podróżowanie, ale chciała ona robić coś więcej. Pomyślała, że jej pierwsza książka mogłaby dotyczyć osób bezdomnych, właśnie takich osób, które utrzymują się z grania na ulicy. Byłoby to takie zwrócenie uwagi na ten problem, ale też trochę od innej strony, no bo Ilenia prawdopodobnie chciała tych ludzi przedstawić jako ludzi wolnych. Ludzi, którzy nie żyją w tym całym pośpiechu, od, od jednej godziny do drugiej nie myślą o tym, czy zdążą na autobus, po prostu idą, grać. I żyją sobie z dnia na dzień. Dlatego też właśnie Ilenia wpadła na pomysł, aby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Tak by pewnie było u nas, jednak Ilenia miała nieco szersze perspektywy i chciała podróżować po świecie i napisać książkę. Właśnie chodziło o to, aby ona na różne zakamarki tego świata pojechała, zobaczyła ulicznych grajków z różnej perspektywy, no i wszystkie te swoje myśli zapisywała w notesie, a następnie miała powstać książka na ten temat. Z tego właśnie powodu nasza bohaterka postanawia rzucić studia. Właściwie nie tyle co rzucić, ale przynajmniej na rok. Ona nie wybierze tam rok przerwy, aby sobie podróżować. Wraca do Włoch, gdzie mieszkali jej rodzice, no i postanawia sprzedać swoje wszystkie wartościowe rzeczy. Niegdyś ubrana zawsze jak woźnio dzień nauczyciela, teraz stwierdziła, że potrzebuje tylko plecaka i notesa oraz paru tysięcy na bilety. No bo trzeba jednak podróżować, jakieś tam pieniądze są potrzebne. Spytacie może, dlaczego ona sprzedaje swoje rzeczy, bo przecież rodzice zapewne mają pieniądze, aby opłacić podróży córce, więc o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że był mały konflikt między Ilenią a jej ojcem, czyli Albano, no bo Albano twierdził, że ten cały pomysł z podróżowaniem to jest tak naprawdę sprawka Aleksandra i on nadal tego Aleksandra pamięta, on tam mu się śnił i twierdził, że to zły człowiek jest. Więc tym bardziej żadnej wycieczki finansować nie będzie, a jeżeli chodzi o nie, no to stwierdziła, że poradzi sobie sama. Można przeczytać, że między październikiem a listopadem 1993 roku udało się Ileni sprzedać potrzebne rzeczy, aby mieć pieniądze, i rozpoczęła się podróż. Ilenia mówiła biegle w kilku językach, w tym po angielsku, więc najpierw wybrała się do Belize. W sensie nie dlatego, że mówiła po angielsku, ale ogólnie dogadanie się w jakimkolwiek języku nie było dla niej problemem. Belize znane jest jako brytyjski Honduras. Jest to kraj położony na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Środkowej. Kraj ma nawet własne motto SUP. Umbra floreo, czyli w cieniu rozkwitam. Bardzo ładne słowa. W Belize jest bardzo dużo języków używanych, więc jeżeli chodzi o komunikację, to Ilenia w żadnym stopniu problemów nie miała. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie, o to gdzie ona mieszkała, to można dotrzeć do takich informacji, że spała u okolicznych mieszkańców, no ale również meldowała się w hotelach, co będzie później ważne. W Belize spędziła kilka miesięcy, z całą pewnością jest to czas od października, listopada do końca grudnia. Interesowała się społecznością osób bezdomnych, ulicznych grajków, starała się ich zapoznać, zrozumieć ich styl, tryb życia. Swoje wrażenia zapisywała w magicznym notesiku i to miał być materiał, z którego później miała powstać książka. W momencie, gdy Ilenia uznała, że starczy jej wrażeń w Belize, to postanowiła udać się do Nowego Orleanu w Luizjanie, no i spotkać się oczywiście nie z kim innym jak z Aleksandrem, ale o tym za moment. Dzień po Bożym Narodzeniu 1993 nasza bohaterka opuściła Belizę, i tutaj mamy miejsce taka historia, że Jari, czyli brat, ten, który pojawił się na świecie zaraz po Ileni, podróżnik zresztą, no bo on też podróżował, dlatego w sumie dla rodziców samo podróżowanie nie było niczym dziwnym. No ale jak wspominałam, Albano był przekonany, że za tym stoi Aleksander, no i to mu się nie podobało. Wracając jednak do naszej historii, to Jari postanowił zrobić niespodziankę swojej siostrze i 27 grudnia przyjechał do wioski Hopkins w poszukiwaniu siostry. Wioska ta znajdowała się w Belize, oczywiście, on wiedział, że Ilenia tam się znajduje, jednak już jej tam nie było, jak wiemy, tak więc brat pocałował klamkę, a właściwie to kilka, ponieważ chodził od domu do domu i pytał, czy jest Ilenia. Później dowiedział się, że Ilenia już tu nie mieszka. Nasza bohaterka krótko przed nowym rokiem dotarła do Nowego Orleanu, rzekomo mieszkała w hotelu Ledale wraz z Aleksandrem. No bo to znaczy właściwie nie rzekomo, bo właściciele hotelu doskonale wiedzą, że to była Ilenia oraz był mężczyzna pasujący do opisu. Wynajmowali oni wspólnie pokój. 1 stycznia 1994 nasza bohaterka postanowiła zadzwonić do rodziców, by złożyć życzenia noworoczne. Oni do tamtego momentu nie mieli za bardzo kontaktu, jeżeli chodzi o Albano, no to już znamy jego nastawienie, prawda? Natomiast w przypadku Rominy ona była bardziej spokojna o swoją córkę, wiedziała też, że syn podróżuje i była bardziej na luzie, jeżeli chodzi o jej nastawienie na temat. Podróży. Jednak w momencie, kiedy Ilenia tego 1 stycznia zadzwoniła z życzeniami, to rzekomo wydawała się być rozkojarzona, jakby miała mało kontaktu z bazą. Życzenia złożyła, również dostała e, odpowiedź zwrotną. E, jednak, czy to kogoś dziwi, że 1 stycznia ktoś może mieć słabszy kontakt z bazą? To jest dość często kwestia pomijana w tej całej sprawie, że, że był jakiś telefon, że na 1 stycznia zadzwoniła. Niektórzy to pomijają z tego względu, że był 1 stycznia, no i po prostu może trochę bardziej zabalowała. Inni natomiast twierdzą, że jest to bardzo as ważny aspekt tej sprawy, no bo informacje o telefonie wiemy od rodziców Ileni, czyli oczywiście od Rominy i Albano. Można założyć, że znali oni swoją córkę i wiedzieli, kiedy coś jest nie tak. Albano od razu zaczął podejrzewać Aleksandra, cukry pudry, i tutaj było jedno wielkie, a nie mówiłem. No ale zbyt wiele zrobić nie mógł, ponieważ Lenia była osobą dorosłą i za bardzo nie wiedzieli, gdzie ona się znajduje. Znaczy mniej więcej wiedzieli w jakim miejscu, ale za parę dni, za parę godzin mogła być zupełnie gdzie indziej. Jednak obiecała, że będzie dzwonić, i to była taka myśl, która sprawiała, że rodzice byli spokojni. Jednak, jak to w tego typu historiach bywa, e, potem nie odzywa się. Lenia nie odzywa się do rodziny, e, nie wiemy co się dzieje przez następne dni. Ostatni raz jest widziana 6 stycznia przez właściciela hotelu. E, wiemy, że wyszła ona z budynku, zostawiając rzeczy osobi rzecz osobiste i więcej widziana nie była. No bo wyszła z tego budynku, ale nie miała ze sobą plecaka, e, wiemy, że tam jakiś paszport jej został. Rzekomo Aleksander wymeldował się 14 stycznia, jednak wciąż nie wiadomo, gdzie w tamtym momencie była Ilenia. Aleksander wymeldował się, zabierając przy tym rzeczy Ileni. Wziął jej plecak, później, oczywiście, został on znaleziony wraz z tymi rzeczami. Okazało się, że w plecaku były paszporty, były jakieś tam kwestie osobiste, był ten pamiętnik, był notes, więc jak najbardziej wiemy, że były to rzeczy należące do Ileni. Jednak po samej dziewczynie nie było ani śladu. Nie ma żadnych informacji, że Aleksander się wymeldował. Rodzice czekają na telefon, ale czas mija, mija. Aż w końcu 18 stycznia 1994 roku postanawiają oni zgłosić zaginięcie swojej córki. I tutaj chronologicznie też nie jestem pewna, czy to było takie od razu zgłoszenie zaginięcia z grubej rury, że oni tam dzwonią i zgłaszają, czy może po prostu zadzwonili grzecznie i zapytali się, czy, czy jest coś wiadomo, być może zadzwonili do. Właścicieli hotelu, bo wiedzieli, gdzie wtedy ich córka się zatrzymała, no, ale okazało się, że teoretycznie, teoretycznie nikt jej nie widział, dlatego zaginięcie zostało w końcu zgłoszone i jak najbardziej przyjęte. Aleksander był przesłuchiwany wielokrotnie, ale z tej rozmowy z nim nie wychodziło żadnych, nie było żadnych konkretów. On mówił, że była ilenia, nie ma ileni i tak naprawdę ciężko było cokolwiek wyciągnąć od tego człowieka. Znalazł się jednak inny aspekt historii, inny aspekt tej historii, który sprawia, że można to wszystko interpretować w zupełnie inny sposób. Mężczyzna o imieniu i nazwisku Albert Kordowa. Albert strażnik nocny, który 6 stycznia spotkał w nocy młodą kobietę siedzącą na molo nad Mississippi. Była to blondynka i rzekomo pasowała ona do opisu Ileni. Zdecydowanie mężczyzna twierdzi, że ta kobieta była gnębiona, no ale on był strażnikiem nocnym, a na molo, gdzie ona siedziała, nie można było siedzieć, więc po prostu zwróciły jej uwagę, że nie powinna tam być. Natomiast w momencie, kiedy ta kobieta, dziewczyna właściwie, bo ona była młoda, usłyszała to, co powiedział do niej Albert, to powiedziała cytując, i tak należy do wody i wskoczyła do rzeki. Albert widział, jak unosi się na powierzchni, jednak potem stracił ją z, ze wzroku, tak więc postanowił wezwać pomoc, no bo miała miejsce taka sytuacja, początkowo dziewczyna normalnie płynęła, więc Albert pomyślał, że ona umie pływać, zaraz dopłynie do brzegu i będzie wszystko git. Ale w momencie, kiedy stracił ją z oczu, no to postanowił wezwać ludzi do pomocy, do poszukiwania, bo może faktycznie no może faktycznie ta dziewczyna potrzebuje jakiegoś wsparcia. I cała grupa ratownicza szukała, e, przeszukiwała całą rzekę do samego rana. Wzdłuż, wszerz, e, nie wiem, na, na głębokość, na szerokość, na wszelkie możliwe sposoby. Jednak nikogo i niczego nie znaleziono. Można powiedzieć, że dziewczyna rozpłynęła się w powietrzu. 31 stycznia tego samego roku Aleksander zostaje zatrzymany, ale on zostaje zatrzymany za coś innego. Nawet przyznam szczerze, że za bardzo nie interesowałam się o co chodziło, może gdzieś tam z tymi swoimi ulicznymi grajkami rozłożył się nie tam, gdzie powinien, no ale nie było to związane ze zniknięciem Ileni, rzekomo. Poszukiwania były na cały kraj, zresztą nie tylko na kraj, na cały świat. Wszędzie widniała podobizna Ileni, tego jak może wyglądać, że mogła na przykład przefarbować włosy. Jednak nikt teoretycznie nie odezwał się i nie został zgłoszony żaden ślad, żaden aspekt sprawy, który mógłby nam pomóc w jej rozwiązaniu. W takim stuprocentowym rozwiązaniu, bo teraz chciałabym Wam przedstawić kilka teorii. Teorii, które są bardzo ważne i być może które z nich do Was przemawia. To są rozbudowane teorie, one mają jakieś swoje argumenty. Są to argumenty za, są to argumenty przeciw, więc sobie trochę o tym pogadamy. Pierwsza teoria jest taka, że Aleksander coś, coś zrobił, ma coś na sumieniu ewidentnie i właśnie w taką teorię wierzy Romina, czyli matka Ileny. Poza samym faktem, że był to śliski typ, to miała miejsce publikacja odcinka Chilla Visto. Jest to coś takiego, jak nasze ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I właśnie w Chilla Visto wystąpiła była dziewczyna Aleksandra, która powiedziała, że to był zły człowiek i źle traktował kobiety. Więc nie zdziwi się, jeżeli Aleksander może stać za zniknięciem Ileni oraz jakichś innych dziewczyn. Stąd też właśnie w taką wersję wieży Romina i nie tylko ona, bo jest dużo osób, które twierdzą, że faktycznie Aleksander miał coś na sumieniu, dlatego też wychodząc i wymeldowując się z hotelu postanowił zabrać rzeczy Ileni. Jednak z drugiej strony mogło być też inaczej, na przykład Ilenia i Aleksander zaczęli się ze sobą kłócić, i dziewczyna po prostu wyszła z pokoju hotelowego, nie wróciła jednego, drugiego, trzeciego dnia, więc Aleksandrowi skończyły się pieniądze, być może nawet Ilenia to wszystko opłacała. Dlatego też wymeldował się z hotelu, a nie chcąc mieć rozgłosu wokół zniknięcia dziewczyny, zabrał jej rzeczy, co też jest w jakiś tam sposób tłumaczone i nawet logiczne. Inna wersja to jest oczywiście wersja związana z rzeką Mississippi i właśnie w taką wersję wierzy Albano. Wierzy w to, że tak naprawdę jej córki już z nami nie ma. Zresztą w grudniu 2014 roku Ilenia na prośbę ojca została uznana za zmarłą. I to wszystko za sprawą teorii na temat rzeki Mississippi. Jednak jest parę rzeczy, które się tutaj nie zgadzają. A mianowicie to, że Ilenia miała wtedy ciemne włosy. Ona je pofarbowała. My tutaj na zdjęciach widzimy raczej blondynkę uśmiechniętą. Natomiast w tamtym momencie Ilenia swoje włosy pofarbowała. Też po to, aby nie mieć styczności z mediami, aby nie być rozpoznawalna. Co, co oczywiście jak najbardziej ma sens. A mężczyzna, czyli Albert Ochroniarz, opisywał blondynkę. Ciekawe jest również to, że można dotrzeć do informacji, ale jest to bardziej na zasadzie, że pogłoska głosi, że całe zdarzenie z jakąś dziewczyną, która się działa na MOLO miało miejsce tak naprawdę 2 stycznia, nie 6 stycznia. Jeżeli faktycznie takie zdarzenie miało miejsce 2 stycznia, no to można w 100% wykluczyć, że była to Ilenia, no bo ona 6 stycznia była widziana. Jednak dla mnie dziwne jest to, że są takie pogłoski i że... Nie wiem, no, wydaje mi się logiczne i bardzo łatwe dotarcie do tego, czy takie zdarzenie miało miejsce 2 czy 6 stycznia, a wciąż w niektórych źródłach można znaleźć informację, że ta teoria nie jest w 100% wiarygodna, bo być może miała miejsce 2 stycznia. Albano jednak jest przekonany, że tamtą dziewczyną była jego córka, ponieważ wymówiła ona charakterystyczne słowa, a mianowicie i tak należy do wody. Nie wiem, czy jest to cytat, może z jakiejś piosenki, z jakiegoś filmu, wiersza, czy czegokolwiek, ale niby Ilenia miała kiedyś jeszcze jako taki mały berbeć właśnie coś takiego wymawiać. Dlatego też mężczyzna jest przekonany, że chodziło o jego córkę. Zresztą na tej podstawie oficjalnie w grudniu 2014 roku zakończono jakiekolwiek poszukiwania. E, inna teoria, teoria numer 3, i myślę, że jest to najbardziej pozytywna, najmilsza i najfajniejsza teoria, e, a mianowicie w roku 2011 odbył się wywiad z szefem policji z Nowego Orleanu. I ten mężczyzna stwierdził, że Ilenia żyje i jest w, w klasztorze w Phoenix w Arizonie, że on sobie przeprowadził jakieś tam swoje własne śledztwo, on to doskonale wie, sprawdził wszystko i właśnie tam jest Ilenia. Ona odpoczywa, ona medytuje, modli się i tak teraz wygląda jej życie. Włoskie media w momencie, kiedy się o tym dowiedziały, to były oburzone. Zresztą sam Albano był bardzo, ale to bardzo oburzony, gdy to usłyszał. Jednak włoscy dziennikarze postanowili to sprawdzić i udali się do tego klasztoru. Jednak kobieta, która rzekomo miała być Ilenią, parę dni wcześniej opuściła w popłochach klasztor. Tak to można przeczytać, że, że, że ta kobieta dosłownie parę dni przed przybyciem dziennikarzy powiedziała, że odchodzi. I pogłoski też tutaj znowu jakieś pogłoski Ktoś coś, coś powiedział, e, rzekomo miała ona udać się do Azji. Rodzina Ileni twierdzi, że jest to jak najbardziej bójda na resorach. Jednak są osoby, które wierzą w taką teorię, że e, kobietą, która nagle zniknęła z klasztoru, była Ilenia. I być może teraz sobie żyje w Azji albo gdziekolwiek indziej, a wszystko to było tylko po to, aby. Ludzie dali jej spokój, aby nie musiała tam ciągle kitrać się, czy jakieś paparacji się za nią czają, czy może jednak nie. Być może nie chciała życia przez pryzmat sławnych rodziców, dlatego postanowiła na własną rękę coś zmienić. I to jest bardzo optymistyczna teoria, której tak naprawdę potwierdzenia nie mamy, ale na dobrą sprawę żadnej z tych trzech teorii, które tutaj przedstawiłam, potwierdzenia nie mamy. Co do teorii numer 3, to muszę przyznać, że w internecie jest mało informacji na ten temat, jakie argumenty miał ten szef policji, który twierdzi, że faktycznie tamtą kobietą była ilenia, i zestawienie tego z informacją, że nagle jakaś mieszkanka klasztoru pod osłoną nocy postanowiła uciec, faktycznie daje do myślenia i no, pojawia się takie skojarzenie, że mogła to być ilenia. Jednak z drugiej strony mogła to być kobieta, która obawiała, Obawiała się, że zostanie na przykład uznana za Ilenię i każą jej wracać gdzieś do Włoch, do domu, nie wiem, do bogatych rodziców, coś co mi przyszło na myśl, może nie chciała, aby był jakikolwiek szum wokół niej, może od dawna myślała, aby opuścić klasztor, a może faktycznie była to Ilenia i tak naprawdę mamy tutaj jedno wielkie morze. Oraz trzy teorie, trzy takie najbardziej rzucające się w oczy teorie, o których można przeczytać. Dwie z nich twierdzą, że Ilenie już z nami nie ma. Natomiast trzecia uznaje, że dziewczyna ma się dobrze, gdzieś sobie żyje. Nawet co jakiś czas pojawiają się zdjęcia kobiet, które są uznawane za Ilenie. Za jakiś czas pojawiają się takie wielkie przełomy i na przykład taki jeden z tych przełomów miał miejsce w roku 2000, kiedy to fotoreporter Roberto Fiascanaro twierdził, że będąc w Wenecji widział Ilenię i zrobił jej zdjęcie. Tutaj macie okazję zobaczenia tego zdjęcia, dodatkowo przytoczę Wam fragment rozmowy z nim. Wróciłem na stację. Kilka minut później weszły cztery dziewczyny i usiadły, a następnie zaczęły rozmawiać w pobliżu w kasy biletowej. Ta przede mną wyglądała jak Ilenia. Oglądałem ją za, z daleka za pomocą teleobiektywu. To była ona, byłem pewny. Ale dziewczyna zauważyła mnie, opuściła głowę i wstała, by wyjść. Przesunąłem się więc, ale nadal byłem w szoku. To była ona, a bo jej idealny sobowtór. Dalsza historia toczy się w ten sposób, że dziewczyna się oburzyła, że ktoś jej robi zdjęcie, a następnie po prostu sobie poszła. Oczywiście widzimy, że nie jest to jeden na jeden ta dziewczyna, którą wam pokazywałam wcześniej na zdjęciach. Tutaj też macie jakieś porównanie. Jednak gdyby faktycznie była to Ilenia, to minęło 7 lat. I gdyby faktycznie chciała się ona ukrywać, rozpocząć jakieś nowe życie, to myślę, że zmieniłaby swój wygląd, zmieniłaby swój sposób ubierania się, zrobiłaby coś z włosami. Więc niewykluczone, że to faktycznie mogłaby być ona. Powiem wam też pewną ciekawostkę, a może i teorię. W momencie, kiedy córka zniknęła, to Romina i Albano zaczęli mieć trudny okres między sobą. Romina twierdziła, że Ilenia żyje i być może kiedyś się z nimi skontaktuje, natomiast Albano był pewny, że ich córki już z nami nie ma. W roku 1999 oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo, jednak od tego czasu pokazywali się przy różnego rodzaju wystąpieniach medialnych. No ale ciekawostka jest taka, że w roku 2018 przyjechali oni do Gdańska w ramach swojej trasy koncertowej i poprosili o spotkanie z nie, nie nikim innym jak naszym jasnowidzem, czyli panem Jackowskim. I oczywiście miał on pewną wizję co do tego, co tak naprawdę spotkało Ilenię i co się z Nią dzieje albo i nie dzieje, jednak to zostanie zagadką i tajemnicą chyba na zawsze, bo nie wiemy co tak naprawdę nasz Jasnowic przekazał Rominie oraz Albanu. Dlatego też uznaję to jako ciekawostkę. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jeżeli ktoś interesował się wcześniej sprawą i wie, że są jakieś szczegóły, szczególiki, które albo tutaj pominęłam, a są ważne, albo coś się nie zgadza, to oczywiście będę bardzo wdzięczna za napisanie tego w komentarzu. Wiem, że sprawa jest dość znana, jednak mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej na ten temat, że znalazła się tutaj jakaś ciekawostka albo aspekt, który Was zainteresował. Przyznam szczerze, że dla mnie to była nad wyraz ciekawa historia, i ciągle miałam w głowie piosenkę Felicita i właśnie drugą zwrotkę, którą Wam przeczytałam na samym wstępie. Jestem ciekawa tego, jaka jest wasza teoria i co myślicie na temat zniknięcia Ileni. Ja przyznam szczerze, że bardzo chciałabym wierzyć w teorię numer 3, czyli to, że dziewczyna gdzieś żyje i ma się dobrze. Jeżeli natomiast chodzi o moje subiektywne odczucia, to myślę, że dziewczyną, znajdującą się wtedy na Molo, faktycznie mogła być Ilenia i być może wszystko zostało zaplanowane w taki sposób, aby nie została ona znaleziona, ale aby wszyscy myśleli, że już je z nami nie ma, by mogła rozpocząć od nowa życie na spokojnie. To jest jedynie moja teoria, jestem ciekawa tego, jaka jest wasza. Zapraszam Was do dołączenia do naszej małej zabawy, czyli osoby, które dotarły do samego końca, a mianowicie do tego momentu, piszą w komentarzu: no, chyba nie nic innego jak felicita, czyli szczęście. I mam nadzieję, że rodzice Ileni odnajdą kiedyś swoje szczęście, tak samo jak rodziny osób, które są uznane za zaginione. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do grupy na Facebooku, link znajduje się w opisie, a jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama. Do usłyszenia.